Urban V jest uważany za największego z tzw. papieży awiniońskich, który w wieku XIII i XIV rządzili kościołem przez 170 lat. Urodzony we Francji w roku 1310, został słynnym kanonistą benedyktyńskim, opiekunem nauki uniwersytetów. Pobożny i uczony, był najpierw opatem klasztoru Saint-Germain, Później świętego Wiktora w Marsylii, wielokrotnie był legatem papieskim, był wreszcie zostać obrany papieżem w Awinionie w roku 1362. Najważniejszym wydarzeniem za jego pontyfikatu była nieudana próba przeniesienia Stolicy Apostolskiej z powrotem do Wiecznego Miasta w roku 1367. Sam zresztą powrócił na krótko do Rzymu wskutek nalegań świętej Brygidy, Rzymian, m.in. słynnego poetyka i cesarza Karola IV. Przyjął na łono kościoła cesarza greckiego Jana V, paleologa, i jego małżonkę Helenę. Jednakże konflikty polityczne zmusiły go do powrotu do Awinionu. W czerwcu 1370 roku poinformował Rzymian, że dla dobra kościoła opuszcza ich. 3 września z ciężkim sercem wsiadł na sktatek i odpłynął do Francji. 19 grudnia tegoż roku zmarł. Współcześnie nazywali go światłem świata i drogą prawdy, wielbicielem sprawiedliwości, brzydzącym się nikczemnością, pełnym bojaźni bożej. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który ustanowiłeś błogosławionego Urbana z wierzchnikiem Twojego ludu, aby dawał Mu przykład słowem i czynem. Zachowaj, prosimy, za Jego wstawiennictwem kapłanów w Twoim Kościele i wraz ze wszystkimi wiernymi, prowadź ich drogą wiecznego zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.